Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Simi. A dzisiaj w ramach tego zaległego vloga, którego nie było tydzień temu, zabieram was na aquashow, który jest tuż za mną i pokażę wam wszystkie dzisiaj akwaria, które się tam znajdują. Chodźcie za mną. Aquashow to salon akwarystyczny stworzony z pasji i chęci prezentacji akwarystyki naturalnej. Na Puławskiej 255 w Warszawie możecie obejrzeć ich niepowtarzalne prace, które znajdują się w galerii. Dzisiejszy dzień w Aquashow był poświęcony w dużej mierze trzem twórcom pięknych podwodnych światów. Jako pierwszy występował pochodzący ze Słowacji Paweł Kulanda, który stworzył tego dnia akwarium w stylu hardscape. Drugim bohaterem show był Łukasz Ciszkowski, który ma na koncie tytuł Mistrza Europy EAC21. W opisie filmu macie jeszcze link do jego kanału, tak abyście mogli zobaczyć jego dzieła akwarystyczne. Trzecim i ostatnim gościem Aquashow był znany wielu aquascaperom Filipe Oliveira. Portugalczyk to absolutny mistrz, jeżeli chodzi o aquascaping na świecie. Więc najpierw zacznijmy od 60-litrowych baniaków, które znajdowały się właśnie na górze. Ta ekspozycja jest po prostu idealna. Fajnie zachowana ta perspektywa głębi w akwarium, ta 60-tka wygląda naprawdę rewelacyjnie. Kolejne akwarium to akwarium wykonane dzisiejszego dnia właśnie przez Pawola, który tutaj przedstawił nam swoją formę akwarystyki, czyli taki hardscape z korzeniami i kamieniami wystającymi ponad taflę wody. Jestem ciekaw, jak to będzie finalnie wyglądać. Kolejne akwarium to akwarium Wolfiego, znanego już na YouTubie, też tworzącego przepiękne zbiorniki. Akurat miałem przyjemność porozmawiać z nim chwilkę w Aquashow. Naprawdę stworzył tutaj ciekawy baniak z rybką, na którą ponownie prawdopodobnie zachorowałem, z brzanką mszystą. Tutaj pewnie też jeszcze, jak to akwarium by mogło jeszcze troszkę bardziej dojrzeć, gdzieś tam jakby się troszeczkę poprzycinało te niektóre roślinki, to sądzę, że jeszcze lepiej by wyglądało, ale w opisie macie link do filmu Przemka, który właśnie pokazuje, jak zakładał to akwarium. Kolejne akwarium, coś innego, lewitujący korzeń. Również uważam to za ciekawą kompozycję. W przypadku tego akwarium mogę przyznać, że chyba na takim stylu się wzorowałem, jeżeli chodzi o moją 105, czyli gdzieś tam korzenie z jednej strony, akwarium zarośnięte mikrozorium, stworzona też plaża wokół tych kamieni. No tutaj widzicie akurat z bliska, jak te rośliny są gdzieś tam powciskane właśnie w te szczeliny pomiędzy kamieniami a korzeniami. Kolejne akwarium w bardzo podobnym stylu, troszkę bardziej wystają te korzenie, dużo więcej mchu, też mikrozorium. Teraz akurat nie potrafię stwierdzić tego, co tam było dokładnie, ale ładnie wygląda to akwarium z tymi razborami Espej, które były w środku, chyba z tymi razborami Espej, które gdzieś tam sobie właśnie przemykały pomiędzy tymi korzeniami, tym mchem. Tutaj mamy też troszeczkę już większe akwarium, ciekawe wykonanie, nie tak standardowe jak dla pyszczaków z tymi kamieniami, które wszyscy chyba kojarzymy. Tutaj akurat Grey Mountain Stone w fajny sposób wykorzystany w tym akwarium, tworzył fajną taką górzystą perspektywę tego zbiornika. No a jak wiadomo, pyszczaki uwielbiają kamienie, więc mają zawsze gdzieś tam więcej tych zakamarków do ukrywania się. Też ciekawe dwa zbiorniki w akwarystyce morskiej. Powiem szczerze, jestem totalnym zielonym gościem, jeżeli chodzi o te akwaria, ale bardzo ładnie wyglądały, więc chciałem je nagrać. Powiem wam szczerze, że przybycie w takie miejsce, spotkanie tylu fajnych osób, z którymi można się powymieniać poglądami akwarystycznymi, to była super sprawa. Byłem bardzo zadowolony z tego, że mogłem tam przyjechać i pooglądać na żywo, jak to wszystko wygląda od podszewki, jakby nie patrzeć. Tutaj macie też, zobaczcie, jaki składzik korzeni, kamieni, naprawdę jest z czego przebierać w Aquashow. Naprawdę można z tego wszystkiego stworzyć takie kompozycje, o których jeszcze nam się nie wyśniło. Mają naprawdę bogaty asortyment, jeżeli chodzi o sklep. I tutaj już, proszę państwa, zaczynamy creme de la creme dla moich oczu, czyli większe zbiorniki, większe miejsce do popisu. Tutaj również mamy dużą ilość kamieni, Monte Carlo gdzieś tam zwisające z tych kamieni, pięknie to wygląda. Kolejne akwarium gdzieś w stylu afrykańskiej rzeki,
tak mi się wydaje, to fajnie wygląda. Co najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że akwarium prezentuje się w taki sposób, że to życie gdzieś tam jest z przodu, gdzieś tam z tyłu, wykorzystana jest cała przestrzeń akwarium, a w akwarium pływały sobie tęczanki, które również mi się bardzo podobają i też zastanawiam się nad nimi w dużym zbiorniku. Kolejne akwarium, też porośnięte. Co tu więcej mówić? Mamy plażę, mamy też chyba Monte Carlo, które gdzieś tam sobie porasta korzenie. Taki troszeczkę klimat dżungli. Wygląda naprawdę spoko. Chyba nie ma nic więcej do powiedzenia, jak po prostu piękne akwarium. W następnym akwarium macie również porośnięte po prostu po sam brzeg wody rośliny. Wygląda to naprawdę też rewelacyjnie. Gdzieś tam pływały sobie naonki, które fajnie kontrastowały z tą zieloną roślinnością w tym akwarium. Bardzo fajny zbiornik, w ogóle choruje strasznie na to szkło typu Opti. No to jest coś rewelacyjnego. No i jest moja perełka podczas Aqua Show. No to jest akwarium, które jak wchodziłem do tego pomieszczenia, od razu rzuciło mi się w oczy. No to jest absolutny majstersztyk. Akwarium, które po prostu mi się tak podoba, że chciałbym je odwzorować u siebie w mieszkaniu. W przyszłości, gdy założę nową 350 czy tam 400, no jest coś niesamowitego, jak to akwarium wygląda. Ta kompozycja, układ tych korzeni czy tam kamieni, no to jest coś przepięknego. Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. No i już mamy prawdziwe kolosy. Te akwaria były największymi akwariami, które były akurat tutaj na wystawie. Ciężko było tam strasznie dojść, ponieważ trwały cały czas warsztaty jednego z bohaterów tego właśnie tego show. Bardzo ładnie wyglądały z daleka, ale niestety ciężko tam było dotrzeć z uwagi na te właśnie warsztaty. Jedno co mogę powiedzieć, jak coś wygląda z daleka dobrze, to sądzę, że pewnie też z bliska będzie totalna magia. Podsumowując, moi drodzy, ten wyjazd, wypad do Warszawy to była super sprawa. Naprawdę można było sporo inspiracji złapać po takich właśnie wystawach, porozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi. Ja uważam, że ten wypad był absolutnie na wielki plus. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, które akwarium Wam się najbardziej spodobało podczas tego filmu. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, żeby ten kanał się rozwijał i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.